Mikołaja M., podobnie jak w dniu rozpoczęcia procesu, nie było dzisiaj w sądzie. Zlekceważył wezwanie, choć ciążyły na nim poważne zarzuty. Odpowiadał za zaniedbania, które zakończyły się zawaleniem na początku 2011 roku kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. Sąd nie miał dzisiaj wątpliwości, że Mikołaj M. jest winien. Zmienił jednak w wyroku kwalifikację czynu, uznając, że działał on umyślnie, będąc świadomym tego, w jakim stanie jest budynek i czym to zagraża. Właściciela kamienicy skazano dzisiaj na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5. Otrzymał też maksymalną grzywnę wynoszącą łącznie 2700 zł. Wpływ na wyrok, jak uzasadniał sędzia, miała m.in. postawa oskarżonego. Sam fakt, że nie stawił się na rozprawę, nie podjął w ogóle wezwania, które doręczono mu przez policję, odmówił przyjęcia, krótko mówiąc, tego wezwania, no, świadczy o tym, że jest człowiekiem niepoważnym. Za te czyny w ocenie sądu należało mu wymierzyć kary, które proponował oskarżyciel w mowie końcowej. Mikołaj M. musi zgodnie z dzisiejszym wyrokiem sądu w Lesznie zająć się opuszczoną i zniszczoną kamienicą przy Sienkiewicza. Zająć, czyli wyremontować ją lub wyburzyć. Ona będzie stwarzać wkrótce bezpośrednie zagrożenie, grozić będzie, krótko mówiąc, zawaleniem całego budynku i chodzi o to, żeby przymusić oskarżonego, aby wreszcie podjął działania zmierzające do tego, żeby zabezpieczyć w sposób należyty kamienicę, czyli krótko mówiąc, albo ją rozebrać, albo też dokonać takiego remontu, który umożliwi jej bezpieczne użytkowanie. Dlatego też w ramach obowiązków związanych z okresem próby sąd zobowiązał oskarżonego do stałego i ciągłego usuwania zagrożeń, jakie stwarza obecny stan techniczny budynku przy ulicy Sienkiewicza 3 w Lesznie. Jeżeli oskarżony nie będzie tego obowiązku realizował, to naraża się na to, że zostanie mu zarządzona do wykonania orzeczona kara 2 lat pozbawienia wolności. Dzisiejszy wyrok sądu był zgodny z wnioskiem prokuratury, nie należy się więc spodziewać apelacji ze strony oskarżyciela. Nie wiadomo, jaka będzie reakcja samego skazanego. Na ogłoszenie wyroku nie była obecna również jego pełnomocnik z urzędu. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.